dobry, nazywam się Anna Sikorska, prowadzę bloga Górowianka i zapraszam Was na spotkanie z książką Piotra Michałowskiego Światy równoległe. Sam tytuł może Wam się kojarzyć z fizyką kwantową, czyli z teorią o tym, że istnieje wiele różnorodnych światów i one istnieją tuż obok siebie, niezależnie od siebie, minimalnie mogą na siebie wpływać, ale my nie jesteśmy w stanie tego na razie zbadać, bo nie posiadamy odpowiednich narzędzi. Piotr Michałowski zaproponował nam nieco inne spojrzenie na światy równoległe. Te także istnieją obok siebie, są tuż na wyciągnięcie ręki, ale odnoszą się do świata jednostki. Świata osoby, która żyje w bardzo różnorodnych wymiarach jednocześnie. Bo z jednej strony mamy świat zmysłów, doświadczeń, z drugiej strony świat wspomnień. Z trzeciej skojarzeń, a z czwartej jeszcze różnorodne inne. Świat równoległy to tak jakby zbiór opowiadań. Mamy tu bardzo różnorodnych bohaterów męskich, którzy przeżywają bardzo odmienne historie. Jedni osadzeni są w dalekiej przeszłości, inni tuż na wyciągnięcie ręki, borykają się z różnorodnymi wyzwaniami i przemyśleniami dotyczącymi czasów pandemii. I jeszcze inni są twórcami, którzy przenoszą nas nawet do Paryża XIX-wiecznego. Na te światy równoległe Piotra Michałowskiego można właśnie patrzeć jako na zbiór różnorodnych opowiadań. Ja jednak jestem za tym, żeby popatrzeć na to, na ten zbiór jako na jedną wspólną całość. Na całość, czyli na opowiadanie o człowieku, który z jednej strony jest czekającym na peronie na znajomą, innym razem bywa studentem śledzącym pęknięcia na ścianie, a jeszcze innym razem może być pisarzem tworzącym niezwykłe opowieści o XIX-wiecznym Paryżu. Ta postać bohatera może łączyć wszystkie opowiadania i jeszcze dawać jeszcze jeden kontekst, bo jest to kontekst istnienia nas w różnorodnych czasach, w różnorodnych odmianach doświadczeń. Polecam i do zobaczenia.